Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Wioleta Nowakowska. Mam zaszczyt i wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiaj ten wieczór. Jest to spotkanie z bohaterem tego wieczoru, autorem książki Kartoteka Rozrzucona z Adamem Haławejem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zacznę, proszę Państwa, jak na Akademii Szkolnej, proszę mi wybaczyć, mam nadzieję, później wyjść z tej konwencji, ale sądzę, że są daty, których po prostu ominąć się nie da. Otóż 9 października 1921 roku w Radomsku przyszedł na świat wielki poeta. Ten rok 1921 to rok dobry dla literatury. W tym roku przyszli na świat również Krzysztof Kamil Baczyński i Stanisław Lem. Rok 2021 jest jednak rokiem Tadeusza Różewicza. I muszę powiedzieć, że wydawnictwo Warstwy oraz Wrocławski Dom Literatury nie czekały na Róż Różewiczowski Rok, żeby wydawać dobre rzeczy związane z Różewiczem i samego Różewicza. Były krytyki literackie, były dwie wspaniałe, Adamie, Twoje książki, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Były rzeczy, które zapadły nam w pamięć, i myślę, że trzeba wypada o tym przypomnieć. Będziemy mówić też o tym, że są to zwykle, jak w wydawnictwie Warstwy rzeczy przepięknie wydane. Słyszałam, jak wszyscy zachwycają się, trzymając w ręku ten produkt, więc o tym również porozmawiamy. Jeszcze sekundę tytułem zagajenia. Adam zna, z, znany i zwany jest w środowisku fotografów nadwornym fotografem Tadeusza Różewicza. To nie znaczy wcale, że jest tylko fotografem, był tylko fotografem odświętnym. Przeciwnie był również fotografem od spraw prywatnych, od wspólnych spacerów. No, i teraz przychodzi ten moment, Adamie. Czy możesz, proszę, z tego obfitego archiwum 25 lat jakiegoś rodzaju współpracy? Czy możesz się teraz przed Państwem i przed nami wszystkimi wytłumaczyć? Proszę Państwa, przede wszystkim dzisiaj dowiedziałem się, że byłem nadwornym fotografem Różewicz'a. O, to jest znane w środowisku? To nie znam środowiska, bo ja dzisiaj się o tym dowiedziałem. I Moja znajomość z panem Różewiczem jako Adama Hawaweya i fotografa czy fotoreportera, który robił zdjęcia panu Różewiczowi, no nie opierała się na takim pojęciu nadworny fotograf. Fotografowałem przy okazji bardzo normalnie, naturalnie i Różewicza takiego, Znalazłem teraz, gdy oglądam te zdjęcia, jakim on był. Czyli był normalnym, niczym nie wyróżniającym się z tłumu człowiekiem. I to mnie cieszy, że nie znalazłem ani jednego zdjęcia w dosyć dużym archiwum zdjęć tego pana, które byłoby koturnowe w jakimś, w jakim, w jakimś, w jakimś sensie. Ale czy miałeś poczucie misji? Wiedziałeś przecież, kogo fotografujesz. No nie, nie czułem z kontaktów z panem Różewiczem, że stykam się z człowiekiem według mnie no, klasy noblowskiej, ale tak. on nigdy mi tego nie dał odczuć, No był tak normalny aż do bólu wręcz. Masz zwyczaj, e, obserwowałam Cię przez moment w pracy, ale też e, widziałam bardzo wiele Twoich zdjęć, bardzo wiele Twoich publikacji, przynajmniej wszystko to, co udało mi się znaleźć. I chciałam Cię zapytać, mówią też o Tobie, może następnej, kolejnej rzeczy się o sobie dowiesz, mówią też o Tobie, że jesteś fotografem gestu. To chyba bardzo było przydatne, to ten zapis chwili w fotografowaniu poety, prawda? No właściwie musiałem traktować po reportersku Różewicza, żeby no cokolwiek zrobić, jakiekolwiek zdjęcia, ponieważ no nigdy nie wiedziałem, nawet jak szliśmy na spacer, co, co mnie spotka. Czy on będzie chciał być fotografowany, czy będzie nie będzie czuł obiektywu, czy nie będzie przeszkadzał mu trzask migawki. No w ogóle ja użyłem może takiego nietrafnego, ale bardzo no chyba oddającego um, sposób, w jaki musiałem w jaki sposób, w jakim musiałem stosować, fotografując go, że musiałem go fotografować tak jak mecz piłkarski a szczególnie jeżeli tak musiałem fotografować kartotekę rozrzuconą, bo to już zupełnie było z mojego punktu widzenia wariactwo, bo ja nie wiedziałem, co się za 30 sekund zdarzy. I właściwie no, musiałem właśnie reagować na spojrzenia, gesty. No może stąd się wzięło to pojęcie, że jestem fotografem gestu. No z drugiej strony, mam jakieś doświadczenia sfotografowania orkiestr symfonicznych wcześniej. Czy to też się przydało przy Różewiczu? Jeszcze nie skończyłem. Przepraszam. Teraz rozwinę kró, krótko wątek. Później przez ponad 20 lat fotografowałem sztuki aktorów w teatrze polskim, i zawsze się starałem w ogóle podejść do zdjęć teatralnych, zdjęć ludzi związanych ze sztuką i tak dalej, żeby ich pokazać poprzez nich właśnie, przez ich gest, przez ich spojrzenie, no bo nie nagrywałem to co mówili, tylko musiałem oddać poprzez właśnie gest, spojrzenie, mimikę to co jest dla nich charakterystyczne i dla nich i, i to co jest to, co oni reprezentują sobą jako twórcy i tak dalej. Mówią, że fotografia nie kłamie, ale prawdy też do końca nie mówi, no bo trudno wstrzelić się no właśnie w psychikę osoby fotografowanej do końca. Ona musiałaby coś powiedzieć. No ni niestety y fotografia przegrała z telewizją, gdzie te dwa czynniki ze sobą współgrają. W książce, której dziś mamy premierę, kartoteka rozrzucona, oprócz długich sekwencji, oprócz przepięknych zdjęć, jest rzecz, która prowadzi nas do pytania, jak to wszystko się zaczęło. Mianowicie napisałeś tak. W życiu zawodowym i osobistym każdego z nas mają miejsce wydarzenia, o których możemy powiedzieć tak, to była ważna chwila. Proszę cię, żebyś zechciał opowiedzieć, komu i dlaczego dedykowałeś tę książkę. Pamiętasz? No nie do końca. Dobrze, to i wobec tego już, już śpieszę z pomocą. Serdecznie dziękuję Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu oraz pani Marii Dębicz za zaufanie i autonomię pracy podczas dokumentowania tego przedsięwzięcia. Ale zdążyłeś mi już powiedzieć, że pani Maria Dębicz to w pewnym sensie spiritus movens tego wydarzenia, a nawet twojego spotkania z Różywiczem. Czy możesz o tym opowiedzieć? Dodałbym jeszcze może że szerzej, że pani Maria Dębicz, którą poznałem, jeszcze będąc młodym człowiekiem i pracując, raczkując jako fotograf w biurze konserwatora zabytków Mieliśmy spotkania w Wydziale Kultury cotygodniowe, i w tym czasie pani Maria Dębicz pracowała w Wydziale Kultury i na tych spotkaniach ją poznała. No i później, zupełnie przypadkowo, okazało się, że, znowu przypadek, że ona pracuje w teatrze polskim. Ja już wtedy byłem fotoreporterem Centralnej Agencji Fotograficznej i musiałem sfotografować na rzecz caf Ślub Gąbrowicza w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. No i przyszedłem do teatru. No miałem ułatwione zadanie, bo znałem panią Dębicz. A zawsze fotograf to jest obce ciało w teatrze i w ogóle z tymi nadwrażliwcami, jakim są ludzie teatru, w ogóle Zlewiamy ludzie aktorów. sztuki. No i i przypadek rządził, że moje zdjęcia były potrzebne, bo inny fotograf trochę nawalił, nie dostarczył zdjęć na, na premierę. No i wykorzystano moj, moich pięć czy sześć zdjęć. No i tak się zaczęło. Panu Grzegorzewskiemu się spodobały moje zdjęcia ze ślubu. No i tak zacząłem po pewnym czasie fotografować regularnie Teatr Polski i jego działalność. No i zupełnie po, po, po jakimś czasie, po latach, dzięki pani Demwicz w jej gabinecie w Teatrze Polskim poznałem pana Różewicza, którego wcześniej starałem się podchodzić przez chyba dwa albo nawet dwie, dłużej, żeby go sfotografować i nie udawało mi się. No i tak to się wszystko zaczęło. To są tak zwane szczęśliwe zbiegi okoliczności w życiu fotografa, fotoreportera. A ja znam tę opowieść od pani Marii Dębicz, która na wystawie w Muzeum pana Tadeusza, na której to wystawie też byłeś oczywiście obecny, opowiadała mi jak to się stało, jak wszedłeś do teatru, zobaczyłeś Tadeusza Różywicza siedzącego właśnie u niej w gabinecie i według pani Marii Dębicz, której należy wierzyć, zrobiłeś takie. I nie wiedziałeś, co masz zrobić dalej ze sobą, ale teraz już wiemy, że to dlatego, że wcześniej przez trzy e, lata usiłowałeś się z wielkim poetą spotkać. I po prostu nie udawało ci się to. Nie udawało się i być może ja już tego a, nie pamiętam. Ani Maria pamięta. No, no ona jest w ogóle niesamowita. E, także no. To jest bardzo sympatyczne, co powiedziałaś. Bardzo sympatycznie, bardzo dziękujemy Pani Marii. Ale muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ yy, skoro mowa o Pani Marii to, i skoro ciągle wracamy do środowiska, to powiedzmy jeszcze i taką rzecz, że to był bardzo ważny moment w Twoim życiu, te istotne przyjaźnie. Istotne przyjaźnie, które wprowadzały cię no u pani Marii Demicz, to ty już byłeś wytrawnym fotografem, już byłeś fotografem Cafu i Papu, prawda? Natomiast, natomiast wcześniej, wcześniej kiedy postanowiłeś, że fotografia jest twoim, twoją domeną, z kim się zaprzyjaźniłeś? Kto pozwolił ci się rozwinąć? Kto cię wprowadzał w arkana sztuki fotograficznej? No ja miałem w ogóle szczęście do, do ludzi, którzy w jakiś sposób wywarli wpływ na mnie. Ja przyjechałem do Wrocławia, no zupełnie zielony, z, małego, z małej miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Chodziłem do szkoły średniej w Kłodzku, No i zacząłem studia jako osiemnastolatek na akade obecnej Akademii Uniwersytecie Ekonomicznym. No i zupełnie przypadkowo na ulicy Kuźniczej spotkałem. Późniejszego no, mojego mentora, przyjaciela, wręcz człowieka tak bliskiego jak brat, czyli Tadeusza Szweda, który był moim górą, guru, <głos》>, przepraszam, był moim guru, jeżeli chodzi o kuchnię fotograficzną. No bo y, sposób patrzenia, widzenia przez celownik aparatu to się ma albo się nie ma. A on mnie nauczył właśnie czego ja nie miałem w ogóle, jak się wywołuje film, jak się robi kopie i tak dalej, ponieważ on był absolwentem technikum fototechnicznego z Grudziądza, no to miał to w jednym paluszku w ogóle. No i to trwała nasza przyjaźń aż do jego śmierci, no i tak to się, tak to trwało. I jeszcze bardzo interesujący, zawsze podobno na intotołstu i powiedział, że najbardziej interesujące są e, wspomnienia z dzieciństwa. To już nie było dzieciństwo, tylko wczesna młodość, ale powiedzmy to, jak wróciłeś do domu i powiedziałeś, że nie będziesz studiował na e, ekonomii, tylko będziesz fotografem, to rodzice powiedzieli co? Nie, to może troszeczkę inaczej było. E, moi rodzice e, w pewnym momencie e, w, 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 moja znajomość Stadziem Szwedem spowodowała, że punkty ciężkości fotografowanie i y, studiowanie y, przeniosły się na stronę fotografowania. No i ja właściwie w pewnym momencie sobie pomyślałem, przemyślałem, że ja rzucę studia. Y, no, bałem się to, y, o tym powiedzieć w domu, No ale niestety w tym w czasie, kiedy to się zdarzyło, kiedy ja rzuciłem studia, to jeszcze była obowiązkowa służba wojskowa. W związku z tym, w pewnym momencie przestałem chodzić na tak zwane wojsko raz w tygodniu, bo mieliśmy jeden dzień wojskowy na uczelni. No i wojsko się o mnie upomniało i przysłało zawiadomienie do moich rodziców, bo tam byłem zameldowany. No i wszystko się wydało. No to ja zostałem wezwany na dywanik rodzinny, no bo jak to? Pierwszy w rodzinie potencjalny magister, inżynier i tu zostanie fotografem. Mojemu ojcu się zawsze kojarzyło, że fotograf to jest taki facet, który fotografuje śluby, pogrzeby, chrzty, no i ewentualnie coś jeszcze, jak ludzie się przechadzają. No ale jak z tego żyć, prawda? No i tak, e, taka napięta atmosfera trwała co najmniej pół roku, ale się przekonali. Że można z tego wyżyć. I tu będzie kolejna koincydencja z Tadeuszem Różewiczem i z jego z kolei młodością, dlatego że, jak wiemy i jak mogliśmy się też przekonać właśnie w czasie wystawy, studiował historię sztuki. A ty nie fotografowałeś tak, jak rodzicom wydawało się, że być może tak będzie wesel, ślubów i pogrzebów, tylko Twoją pierwszą fotograficzną robotą było fotografowanie. Wnętrz Kościołów. Architektura. No, tak. Architektura. I to, to, co interesowało konserwatora Zabytków, dokumentację jego działalności, a w tym czasie się dużo działo. Były remonty kościołów różnych. No, we Wrocławiu dużo zabytków się doprowadzało do stanu używalności, że tak nazwę. No i miałem co robić. Czy sądzisz, że, że to też była jakaś wspólna płaszczyzna porozumienia z poetą? Fotografowanie architektury, bo przecież pamiętamy takie momenty. Piszesz o tym w tej cudnej książce. Nie będę państwu zbyt wiele opowiadać, ale to jeszcze powiem. Był mianowicie taki moment, kiedy Tadeusz Różewicz zaproponował ci no to też coś w rodzaju happeningu. Pomnik Jana XXIII i puszka Coca-Coli. To jest spojrzenie, uważam, historyka sztuki na, na dzieło. Może na, temat, na ten temat rozmawiałem trochę dłużej z Różewiczem W czasie spaceru wokół pomnika Jana 23 i przyznał mi się, że był zafascynowany w ogóle sylwetką, w ogóle filozofią życiową. Znał to, co napisał Jan 23. No po prostu lubił, lubił tego papieża. No i on sobie wymyślił, że zderzy ten ciężki pomnik, który tam stoi na Ostrowie Tumskim. Jednym się podoba, innym się nie podoba. Inni mówią, że jest wstrętny w sensie no, plastycznym. No a na nim mówię o panu Różewiczu, wywarł jakieś duże wrażenie, sam pomnik, no, poprzez sylwetkę postać Jana XXIII. I chciał zderzyć ten monument granitowy z symbolem cywilizacji, czyli puszką Coca-Coli. No i zaczęliśmy tam coś kombinować, żeby jak, jak to sfotografować, no ale to, to się jakoś tak rozmyło i zostały trzy cztery zdjęcia i nigdy już nie wróciliśmy do tego. Jestem ciekawy, co by było dalej, bo to, była, to był pomysł pana Różewicza, nie mój. Ja miałem być fizycznym, czyli zdokumentować to jako no, znawca aparatu fotograficznego, a nie pomysłu pana Różewicza. Był reżyserem, prawda? Oprócz tego, że fotografowałeś był taki moment, który, który mnie zafascynował w tej książce, kiedy idziesz na spotkanie, bierzesz aparat, poeta wie, że ty masz aparat, ty udajesz, że nie fotografujesz, on udaje, że nie wie, że jest fotografowany, wytwarza się coś w rodzaju porozumienia między wami i to jest, powiedziałabym, codzienność, ale jest też inaczej. Dzwoni do ciebie, mówi. Panie Adamie, proszę przyjechać. I ma gotowy scenariusz. O tym opowiedz, proszę. No to jest też wielkie przedsięwzięcie fotograficzne, które trwało no 40 parę minut. To jest ten cykl zdjęć śmietnik. I to rzeczywiście tak było, że Różewicz do mnie zadzwonił. Siedziałem wtedy w ciemni, miałem ciemnie w domu. To była epoka jeszcze fotografii czarno-białej, godzina w pół do dziewiątej rano i pyta się, czy mam czas. No. Mówię, że średnio, czyli że mogę za 45 minut godzinę być, bo musiałem te zdjęcia, które w tym czasie kopiowałem, utrwalić przynajmniej i po utrwaleniu wrzucić do wody. No ale powiedziałem, że w ciągu godziny będę. A niech pan weźmie aparat. To była pierwsza i chyba ostatnia sugestia, żebym miał aparat. E, no, przyjechałem w, w ciągu niecałej godziny do, na Junuszowicką i wchodzę, wchodzę do mieszkania. No i widzę, co się dzieje. No to jest, nic nie mówimy do siebie. To jest istotne, prawda? Wyciągam. Aparat i zaczynam to fotografować. Resztę to Państwu ta książka opowie, bo tam najlepiej to mówi o cykl zdjęć, który wtedy zrobiłem. A w czasie fotografowania nie powiedzieliśmy do siebie ani jednego słowa. A na zakończenie usiedliśmy na ławeczce, która tam jeszcze wtedy była, bo teraz już na pewno jej nie ma, tam dom stoi na tym miejscu. No i się, zaczęliśmy się śmiać i to już była cała nasza rozmowa. I to jest właśnie porozumienie bez słów. To, to, to było, proszę Państwa, żeby była jasność. Jako, że ani razu nie rozmawialiśmy z Różewiczem na temat śmietnika, to dopiero właściwie poznałem... Jego zamierzenie, i tak dalej, z eseju, który napisał profesor Jacek Łukasiewicz we, w tej książce. W książce Śmietnik, wydanej przez Wydawnictwo Warstwy, znowu przepięknie, w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ja, chyba tak. To jest też istotne, bo to chyba właśnie profesor Łukasiewicz napisał, yy, a na pewno słyszałam to wielokrotnie, że y, Tadeusz Różewicz miał obsesję śmieci i obsesję twarzy. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia jako fotografa? Rozumiem, że możecie nie rozmawiać o śmieciach i nie rozmawiać o twarzach, ale jednak powiedz, jak to wygląda, kiedy fotografujesz poetę i on y, skupia swój wzrok, swój, swoją myśl na jakichś konkretnych elementach. Właściwie yy, to też yy, można zauważyć w tym moim pierwszym albumie. Yy, Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama Hawoe'a, który został wydany w, na 90. urodziny przez Teatr Współczesny. Mamy Tam piórze, jest 90 to? zdjęć Różewicza, głównie jakichś takich zbliżeń, portretów czy portretów sytuacyjnych. I tak się zastanawiałem, że ani jedno zdjęcie nie jest podobne do drugiego, jeżeli chodzi o spojrzenie Różewicza. Miał spojrzenie charakterystyczne i nie jakieś błodzące w obłokach, czy jakieś takie nieobecne. Wydaje mi się, takie, takie jest moje odczucie, że on w tym spojrzeniu jest skoncentrowany na, na jakimś wyobrażeniu, na jakiejś fantazji, na przemyśleniu czegoś, jakiegoś problemu, sytuacji i tak dalej. Stąd takie no, ciekawe w ogóle, no właściwie coś ma w oczach, że tak powiem. O to są to? Y, może irracjonalne, jakieś może metafizyczne, jakieś moje. Odczucia, ale to dopiero po czasie doszedłem do wniosku. Bo proszę Państwa, my tutaj w tej chwili właściwie dzielimy na czworo, co jest na tych zdjęciach. Przez dwadzieścia parę lat fotografowałem Różewicza i nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego go fotografuję, jaki on jest, jak go sfotografuję. To było wszystko spontaniczne od początku do końca. A efekt jest właściwie od niedawna w jakiś sposób widoczny, ponieważ no jest to, ta cała moja praca jest właściwie skondensowana w wydawnictwach, w wystawach. I tu dopiero widać w ogóle, kim był Różewicz, i tak dalej. Ja naprawdę. Bardzo lubiłem tego pana, ceniłem. Na wstępie powiedziałem mu, że nie znam jego poezji, nie znam się na poezji, nie czuję poezji. I on to zaakceptował. Nie robił mi z tego powodu wyrzutu, <laughs> nie traktował mnie gorzej. Ale, ale no lubiliśmy się. <laughs> Jan Józef Szczepański powiedział pozory z grzebnej zwykłości, mówiąc o, o różewiczu, mówiąc o tym, jaka to jest postawa, mówiąc o tym, jaki to jest rodzaj osobowości, człowiek. I to pokrywa się z tym, co Ty zauważyłeś, mówiąc o codzienności, jaka ona była. Nie nadęta, nie koturnowa, nie pomnikowa. Był chyba, to jest jednym głosem, mówi całe środowisko który, i wszyscy ludzie, którzy go znają, znali, mówią o tym, że to jest człowiek, który który codzienność była jego domeną i nawet wtedy, jeżeli działy się rzeczy wielkie i niezwykłe, potrafił zamienić to w codzienność. Powiedz proszę wobec tego teraz o takim dużym wydarzeniu, które jest jakby nie było tematem tej książki. Zaczynasz fotografować rzecz niebagatelną, kartotekę rozrzuconą. Zamieniasz się właściwie... Wbiegający wokół i skupiony na podmiocie swojej uwagi obiektyw. Powiedz, jak to się działo, bo tam bardzo wiele ważnych, zwrotnych punktów tego wydarzenia miało miejsce, i ty to doskonale zarchiwizowałeś. Na wstępie muszę stwierdzić, że ja naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, na czym to będzie polegało. Zostałem wrzucony, w ogóle, tak jak jeszcze raz podkreślę, na mecz piłkarski, gdzie też nie wiadomo od początku do końca, co się będzie działo. Z perspektywy czasu, mi się wydaje, że Różewicz też nie wiedział do, od, od początku do końca, czym się to przedsięwzięcie skończy, jak re, aktorzy zareagują, jak on sam zareaguje, ponieważ to. No, parę sytuacji o tym by świadczyło w czasie. Tak. Ja specjalnie nie mogę powiedzieć, na czym to polegało, ponieważ ja miałem skoncentrowaną uwagę na sytuacjach, które siedziały na scenie, żeby mi coś nie umknęło, żebym sfotografował gesty, sytuacje samego Różewicza, aktorów, którzy, a tam ich było kilkunastu. I to same tuzy sceny wrocławskiej. No i, w, i może tutaj powiedziałaś, że szalałem czy coś z tych rzeczy. Nie, w teatrze się nie szaleje, bo, bo cię wyrzucą. Miałeś szaleć po cichu. Trzeba mieć buty na gumie i w ogóle chodzić cicho. Najlepiej, żeby w ogóle... Nie być i sfotografować to jest podstawowe zadanie. To jest prawie tak samo jak na koncercie symfonicznym. Mamy tutaj 12 zdjęć pięknie wyeksponowanych. Myślę, że należy powiedzieć o tym, że to są właśnie zdjęcia z kartoteki rozrzuconej. Temu spotkaniu towarzyszy więc Wernisarz, ale chcę też powiedzieć, że te zdjęcia będzie można oglądać za każdym razem. Zaczyna się właśnie Festiwal Szulca i przy każdym wydarzeniu, na godzinę przed każdym wydarzeniem w klubie Proza będzie możliwość obejrzenia tych zdjęć. A zatem jest to wernisaż, proszę Państwa, dziś rozpoczęty, ale przedłużony o wszystkie kolejne wydarzenia, które będą miały miejsce. Tu można y, zaobserwować y, efekt tego, jak Adam szalał po cichu, jak miał buty na gumie, jak sprzyjał y, różewiczowskiej obsesji twarzy, tu nie widać i obsesji śmieci. To można było zobaczyć na premierze y, sobotniej chyba. Pre premierze Stara Kobieta wysiaduje, scena była zasypana śmieciami, a Grzegorz Bral, który wyreżyserował ten spektakl, no myślę, że musiał się rzeczywiście nabiedzić, żeby takie ilości... Rekwizytów, czyli starych gazet i, i, i szmat, zgromadzić, żeby można było tak metodycznie, sukcesywnie i w myśl zamysłu poety scenę zaświecić. Wracając do sceny, bo to ciągle jest temat, to ciągle jest oś Waszych spotkań, czy nie? Czy mylę się? Czy spacery są osią? Właściwie trudno powiedzieć nie. Każde nasze spotkanie było inne i nie można uważać, że coś przeważało. Czy spacery, czy spotkania w teatrze, czy nasze wyjazdy za granicę do Berlina, do Pragi, do Lipska, czy do Trzebnicy, do Lasu. No w ogóle miałem to szczęście, że spotkania nasze, nasze spotkania były. No, różnorodne. No. I właściwie każde było inne. Właściwie tylko kartoteka rozrzucona była no właściwie tak, w takim przedsięwzięciu, gdzie Różewicz no, odkrył swoje możliwości jako aktor i re jako reżyser demonstrujący Aktorom, jak mają zagrać, jak mają pokazać to, co się w jego głowie urodziło w danym momencie, na bieżąco, bo to się wszystko działo na bieżąco. To powstawało, to tak jak w laboratorium chemicznym, się szuka jakiejś no, w ogóle reakcji, gdzieś wleje coś do próbówki i to buzuje i tak dalej. To było tutaj, to było na scenie. Tu jest takie zdjęcie. E, trzecie od, e, pierwsze od góry w drugim rzędzie. Tam, gdzie jest e, chyba Henio Niebudek i pan Różewicz z taką brodą długą. tam jest cała, W książce jest cała sekwencja tych zdjęć z brodą, gdzie Różewicz, podobno ja tego nie odczuwałem, ja, mnie zafascynowała ta demonstracja. Szala, szaleńcza z tą brodą kiedy, która tak falowała w powietrzu tak dalej a ona podobno była jakoś niby kłótnią na scenie i tak ale i tutaj nie ma takiego takich zdjęć serii zdjęć z tego targu na placu wolności który wymyślił Różewicz który wsadził w ogóle do tej sztuki i to było fascynujące, kiedy on, mówię fascynujące dla fotografa, nie wiem czy dla historyków literatury to jest tak samo fascynujące. I kiedy on się przebrał w szynel Krasna Armiejca, wziął do ręki, jest przed nim jest na schodach teatrze, inscenizacja tego targu na Placu Wolności i on trzyma w ręce pół litra i tak jak krasny w ogóle. To było coś fascynującego dla mnie, że facet, który tu tworzy sztukę, w ogóle wielką sztukę, literaturę, bo kartoteka uchodzi za podstawowe, podstawowy dramat w twórczości Różewicza, że on coś takiego w ogóle w się wciela w kogoś takiego, w ogóle takie no, super zwykłego człowieka, no, bo armięjcy to byli bardzo prości, z znizin, wzięci do wojska ludzie i on to demonstruje, umieszcza zachowania w ogóle tych ludzi zwykłych w takim dziele i tak dalej. To było dla mnie fascynujące, na dodatek no, świetnie to zagrał. Te dwie sytuacje, o których opowiadasz, są ze sobą ściśle powiązane. Ty mówisz o tym, że to jest taki rodzaj kreacji albo że to jest świetnie zagrane. Otóż ta sytuacja z brodą, ponieważ ja pytałam, opowiadałeś mi o tym, jakiś czas temu czytałam też tę książkę. Przygotowując się do naszej rozmowy, i to mnie zafascynowało. Zastanawiałam się, i to, jest, to będzie moje następne pytanie: przygotuj się, bo to będzie pytanie bardzo osobiste. Do jakiego stopnia? wypierasz z pamięci świadomość tego, że to była jakaś trudna sytuacja na scenie, a, do, a w jakim stopniu może po prostu chcesz być dyskretny, bo to jest jedna z rzeczy, której, o której Twoi znajomi, rodzina i przyjaciele mówią, że... Dlatego tak długo utrzymałeś tę robotę z Różewiczem, że byłeś zawsze człowiekiem wielkiej dyskrecji, wielkiej kultury, wycofany i odpowiadający na jego potrzebę fotografowania, ale nie przekraczający pewnych granic? I określiłbym to w ten sposób. Ani Różewicz nie wywnętrzał się przede mną, mimo że się znaliśmy wiele lat. Rozmawialiśmy w sposób bardzo taki o sytuacjach w rodzinie i tak dalej. Ja mam, Różewicz miał dwóch synów, ja miałem trzech. W pewnym momencie naszej znajomości, no różnica wieku, te dwadzieścia parę lat między nami, dwadzieścia trzy lata chyba była różnica, ja czterdzieści. 24. 21 rok. A ja 45, Różewicz. no to 24, prawda? 24. Ale w pewnym momencie, jeżeli się ludzie znają, to ta różnica 20 paru lat się trochę zaciera. Jasne. E, myśmy rozmawiali no, o problemach z synami, jakie miał Różewicz, jakie ja mam. On mógł do mnie mówić, że jakie miał, jak byli jego synowie w wieku moich synów. W ogóle nie rozmawialiśmy w ogóle o żonach. O, to jest bardzo interesujący wątek. Ani o, była jedna sekwencja w czasie jazdy do Berlina na spotkanie z Ginterem Grasem. No w samochodzie do Berlina to się jedzie parę godzin i no nie można milczeć cały czas. I rozmawialiśmy, no i on mi tylko powiedział, panie Adamie, gdyby nie moja Wiesława, to by mnie tutaj nie było. Ale to ja wobec tego zdradzę Państwu tajemnicę rodzinną, bo muszę powiedzieć, że Adam bardzo pięknie i bardzo ciepło mówi o swojej żonie. Natomiast natomiast Tadeusz Różewicz napisał rzecz, która mnie schwyciła za serce. Napisał o swojej Wiesławie moja coraz starsza i coraz piękniejsza żona. Taka, taka jest, taki jest jeden z wersów właśnie w książce, w tomiku wierszy Ostatnia wolność. Przygotowałam sobie drobną rzecz do przeczytania, ale to jeszcze nie teraz. Natomiast wracając do, jeśli można, wracając jeszcze na moment do tego rekwizytu, do tej rzeczy, która wydaje się tak niezwykle malownicza, czyli do Różewicza, który biega po scenie i powiewa brodą. Otóż... Zasięgnęłam języka i dowiedziałam się, że rzecz wyglądała następująco. Igor Przegrodzki grał bohatera w kartoteczce rozrzuconej. A y, przygotowano mu jako bohaterowi brodę, która była długa, zwiewna, y, zdaniem Tadeusza Ró Różewicza, zbyt długa i zbyt zwiewna. I on tę brodę wziął, żeby nie powiedzieć, nie wiem, może nie zerwał, ale w każdym razie jakoś energicznie ją zdjął i powiewał tą brodą y, w takiej, mm, chciał, chcąc wyrazić bunt, że w żaden sposób ten rodzaj rekwizytu nie może towarzyszyć tej postaci, że to zupełnie nie ta broda. I to, jak się okazało później, było zagrane. No, yy, tak, zagrane, ale to jeszcze trzeba dodać i to zresztą fragment tego działania Różewicza widać na tym zdjęciu, gdzie on ma tę brodę na, na szyi. No właśnie. A to jest już końcowa sytuacja. Ale teraz mogę powiedzieć, że mi się wydawało, że on szaleje z tą brodą, bo ta broda była... Ach, właśnie. Tak, o to, czyli to... nie wyparłeś. Proszę? Nie wyparłeś tej sceny, czyli pamiętasz ją doskonale. A nie, to ta scena, tak samo jak scena tego targu e, z tym szynelem i e, z tą półlitrówką, to jest nie do wyparcia i nie do zapomnienia. Kreacja, kreacja no poety. tak, mi. no... Proszę Państwa, no, żeby po, y, napisać to, co napisał Różewicz, to trzeba mieć wyobraźnię, żeby wykreować w tej wyobraźni to, co się później przeleje na papier. To jest właściwie nie do podrobienia. To trzeba być kimś takim, jak był Pan Różewicz. To wobec tego y, jeszcze jedno osobiste pytanie, bo y, tym razem. Kto napisał y, taką piękną rzecz o Różewiczu, że żyje przeszłością, ale żyje tą, tą przeszłością w przyszłości? Powiedz, y, napisał o sobie: Ja domek umarłych. I bardzo często odnosił się do przeszłości. Rodzina była dla niego. Bardzo istotną częścią życia. Widać to i na zdjęciach, widać to na zdjęciach archiwalnych, kiedy nie było ci jeszcze na świecie, ale na zdjęciach rodzinnych. Powiedz proszę, czy rozmawialiście o rodzinie, o przemijaniu, o sprawach ostatecznych, eschatologicznych? Ja, domek dla umarłych. Miał ten związek z Dedeciusem który też był z 21 roku i obaj doświadczyli tragedii utraty dziecka. Osiem miesięcy różnicy między śmiercią syna Jana Różewicza i synka Dedeciusa. Czy rozmawialiście też o takich trudnych doświadczeniach? No właściwie syg sygnalizacyjnie. Nie znałem historii z Dedeciusem, Mimo że znałem tego pana osobiście, ale że oni toczyli takie rozmowy między sobą, że mieli e, właściwie no, problemy hmm. tego typu, e, te, o tym nie wiedziałem. Natomiast e, na temat tuż po śmierci pana Jana Różewicza. Rozmawiałem z Różewiczem, ale bo to się jeszcze dołożyło, że jeszcze śmierć brata. Tak. W bardzo krótkich odstępach Bar czasu. Tak. I powiedział mi: Byliśmy chyba wtedy w parku Szczytnickim, na jakimś spacerze. On już był taki to przygaszony. No, przeżywał to. Nie wy Wywnętrzał się przede mną, ale widać było, że jest mu ciężko. Tak. I powiedział mi właściwie jedno zdanie: Panie Adamie, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Dobrze. I, I tu, było, tu jest cały klucz naszej znajomości mhm. w ogóle. Dwóch facetów, którzy się znają na dwadzieścia parę lat. I porozumiewają się skrótowo. Tak. I zachowując. I mi się wydaje, że takie porozumiewanie się dwóch ludzi, w naszym przypadku dwóch mężczyzn może było dlatego takie długotrwałe. I tak fajne, przepraszam za to określenie. Tak i takie mocne. E, no, dla mnie niesamowite, im jestem starszy, tym to bardziej widzę, że to było niesamowite. Ta nasza znajomość, tak jak ona mnie rozwinęła wewnętrznie, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy z tego, co mnie spotkało, jakie szczęście właściwie. Zresztą miałem w ogóle szczęście do ludzi, którzy coś w mojej. Życie wnieśli, o, nauczyli mnie patrzeć, także to, właściwie to trudno mi, ja robię lepiej zdjęcia, jak mówię. Mówisz doskonale, prawda proszę Państwa? Doskonale. To teraz, to teraz wobec tego wylosowałeś pytanie z dzieciństwa. Skończ proszę ze swojego dzieciństwa. Skończ proszę zdanie. Rok 1956, aparat Zenit. Tu trzeba nawiązać do czegoś takiego, co moją rodzinę spotkało w czasie wojny i po wojnie. Ja się urodziłem sześć dni po wojnie, czyli 15 maja 1945 roku. W tym czasie mój ojciec siedział w więzieniu rosyjskim, radzieckim, w Drohobyczu i właściwie dowiedział się, że ja się urodziłem z krótkiej bibułki, która była wszyta w koszulę, którą mama dostarczyła do tego więzienia. Później mojej rodzinie, to już wiem z opowiadań, film się urwał, ojca gdzieś w siną dal wywieziono i nie było ja się jeszcze nastąpił z tej Turki, w której się urodziłem, bo mając, ja miałem sześć miesięcy, transport na ziemię zachodnie, wylądowaliśmy najpierw w Żmigrodzie, później w Szczytnej koło Kłodzka, i tam się wychowywałem. No i po śmierci Stalina mój ojciec z jakimś cudem się znalazł. Znalazł się w Incie pod Workutą. No i to był chyba 54 rok. No i zaczęła się korespondencja między moim tatą a moją mamą i moją rodziną. Wszyscy byli ciekawi, jak wygląda mój ojciec. Tyle lat się nie widzieli, jak ja wyglądam, jak moja mama wygląda, jak babcia wygląda, jak miejsce, gdzie żyjemy, wygląda. No, ale jako to później się dowiedziałem, że mój ojciec musiał przebywać tam w tej incie, jako już wolny człowiek jeszcze chyba ze trzy lata, jako że był bardzo zaradnym człowiekiem i inteligentnym. To sobie w jakiś sposób ułożył tam życie. I właściwie nawet dom wybudował tam na tej dalekiej północy. To było 50 kilometrów dookoła podbiegu Nowego. No i rok przed nim wracał z tej Inty, jego przyjaciel, któremu dał aparat, bo już zarabiał tam jakieś pieniądze i kupił aparat i tak dalej. I ten aparat, żeby mi przywiózł ten pan. Co się okazało? Ten pan, to późniejszy minister kultury, Kazimierz Żygulski. No i ja, wyobraźcie sobie państwo, młody człowiek, chłopiec szko ze szkoły podstawowej. Nastolatek, tak? Dwunastolatek? No tak. Tak, dwunastolatek. Mam taki aparat. To była lustrzanka jednoobiektywowa, szczyt techniki na rynku fotograficznym. No, już troszeczkę umiałem fotografować no. i tak to się zaczęło. No. I właściwie moja, y, moja miłość do fotografii zaczę zaczę zaczęła kiełkować w tym czasie, kiedy musiałem dokumentować życie rodzinne na potrzeby mojego taty, żeby mój wysłać do tej inty, żeby wiedział. Właściwie nawet przyznał się, jak wrócił, a wrócił w 56 roku, że on planował, że właściwie, jeżeli on nie będzie mógł przyjechać, to on nas tam ściągnie, bo miał dom, właściwie już pracę, bo. Był szefem Tartaku, który pracował na potrzeby kopalni tam i tak dalej. No przedziwne sytuacje. Nawet się chcieliśmy z moim synem, który tutaj jest, kiedyś wybrać tam do tej Inty, ale to już zaczęły być niespokojne czasy, żeby tam jechać. Także to tak wyglądało z tym Zenitem w ogóle. No to są nie, no niesamowite historie. W ogóle to można by film nakręcić. Zanim zapytam Cię o zabawki Różewicza, żeby była równowaga, żeby był balans między Twoimi zabawkami z dzieciństwa i zabawkami Różewicza, bo o tym też piszesz, to chciałabym, żebyś dopowiedział jeszcze do tej pięknej, rodzinnej historii taką rzecz, która znów mnie urzekła. Być może, być może właśnie dlatego, że jest bardzo osobista. Powiedziałeś, moja mama, piszesz w tej książce, moja mama była młodą, piękną kobietą z dzieckiem i absztyfikantów kręciło się wokół niej wielu. Ale był ktoś, kto mitygował te, tę sytuację. Kto to był? No to była wspaniała moja babcia, mama mojej mamy. I właściwie to była taka prawda, co mi babcia opowiadała w ogóle tę historię, bo moja mama to wolała milczeć na, te, na ten temat. No i Babcia mi opowiadała, że no właściwie przyjechali, no rzeczywiście no nikt nie wierzył, że no gdzie tam, to, to, to wymyślona historia z tym ojcem, który jest gdzieś tam w więzieniu albo już nie żyje w ogóle, bo też nie było żadnych wieści przez wiele lat. No i, i naprawdę moja mama była piękną kobietą i no naprawdę tych facetów, się wielu kręciło, żeby no może poderwać, może się ożenić i tak dalej. To były bo ludzie szukali bliskości w, tym, w tych latach. Tak z opowieści wiem, bo mnie też te bliskości w tym czasie jeszcze nie interesowały. Babcia miała intuicję, trzeba powiedzieć, skoro dokładnie przeczuwała, że Ojciec żyje, wróci i rodzicami... Właśnie, ma to ja nie dodałem. Istubicja. To ważne słowo. A wracając do zabawek, takich, takich cudów techniki, jakim była aparat Zenit, to u ciebie, ale u Różewicza. Zdaje się, że przy spotkaniu z Tomaszewskim tak? była opowieść o zabawkach. Czy możesz, proszę... Powiedzieć i wspomnieć te niezwykłe duety, no, które mnie czytelniczkę zachwycają, z Ginterem Grasem, z Wisławą Szymborską, z Tomaszewskim. Sypiesz nazwiskami jak z rękawa, i tylko myślę sobie: Boże, tak żyć, tak przeżyć, tyle zobaczyć, tyle sfotografować. Opowiedz o tych spotkaniach. Właściwie no, te spotkania były fascynujące, ponieważ. Ja już trochę wiedziałem o tych ludziach, z którymi się Różewicz spotyka. Że wiedziałem, że Gras jest wielkim człowiekiem, że Miłosz jest wielkim poetą, że wielką poetką jest pani Szymborska. A właściwie yy, yy, spotkanie z Grasem to było takie specjalne spotkanie w Berlinie, gdzie był wieczór autorski dwóch panów. <laughs> Którzy się znali wcześniej i którzy no, o literaturze mogli mówić długo i, i ciekawie, na dodatek obaj mieli dodatkowe jakieś ciągoty plastyczne. Różewicz mi opowiadał, że właściwie wtedy jak byliśmy w Berlinie, to graz go zapraszał i mnie żebyśmy pojechali pod Hamburg, gdzie on miał taki, taki dom, pracownię letnią, w ogóle, gdzie tworzył obrazy i tak dalej. Mówi, że Różewicz tam był już raz czy dwa razy i mówi, że jest fantastycznie, tylko wtedy nie mogliśmy pojechać. To było takie specjalne spotkanie z, z Różewiczem i byłem no, właściwie zaskoczony tym, że na spotkanie dwóch facetów, którzy piszą wiersze, czy piszą te prozę, czy tak dalej, przychodzi co najmniej 500, czy jak nie więcej osób do potężnej sali. I to na spotkanie z poetą z Polski. No, spotkanie było fantastyczne, z tym, że ja to spotkanie oglądałem przez szparę w drzwiach z tyłu, z kulis i właśnie za kulisami tego spotkania powstało jedno z najlepszych moich zdjęć w życiu, jakie zrobiłem dwóch wielkich ludzi, tak. mianowicie Różewicz z rozwiszoną czupryną rozmawiający z Grasem, który też jest taki trochę rozluźniony. rozluźniony i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania naszych poetów to odbyło się też poza granicami, we Frankfurcie nad Menem, na targach książki w 2000 roku. I tam to był rok polski na tych targach, i tam było spotkanie, tam przy, zwieziono z całej Polski najsławniejszych ludzi, no i były spotkania wspólne. Powiedz proszę, czy wtedy też nie miałeś poczucia misji? Jak widziałeś, że to są takie postaci i, i, i taka, takie audytorium? No nie sądzę. Ja już byłem trochę zmanierowanym facetem. O nie, chyba nie. <noise> Z racji miejsca mojej pracy, jak już tak posługuję się takim sloganem, że musiałem umieć znaleźć się. Tak, w sensie zachowania, jak i przystosowania się do fotografowania i bycia wśród ludzi, począwszy od Menela, skończywszy na prezydentach czy wielkich twórcach. No i właściwie traktowałem to jako no, moje zajęcie, że mam to zrobić. Fakt, że mnie to interesowało, bardziej mnie interesowali ludzie sztuki, jak Ludzie kultury szeroko pojęci jak, jak politycy, bo to traktowałem jako zło konieczne fotografowanie. Miałem takie zdarzenie fotografowania polityków, największych ludzi tego świata, kiedy było spotkanie OBWE w Stambule, w tym czasie, kiedy prezydentem był pan Kwaśniewski. No i gdzie byli wszyscy. I ja miałem, no właściwie nie było prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko był wiceprezydenta. tak? To byli najwięksi ludzie tego świata. W tym czasie był prezydentem Jelcyn i ja miałem stanowisko pod ścianą, takie, gdzie można było fotografować, a Jelcyn siedział za stołem tak, jak ty siedzisz. I miałem w ogóle satysfakcję, że jestem tak blisko. Takiego faceta. Muszę szczerze powiedzieć, że zdecydowanie bardziej zazdroszczę ci spotkania z Ginterem Grasem i Tadeuszem Różowiczem niż z Jelcynem. I obawiam się, że jest tutaj więcej takich osób na sali, ale, ale tak, to oczywiście to oczywiście musiało zapadać w pamięć. A teraz chcę się zapytać o sprawy techniczne. Mianowicie mianowicie tak, wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś od 25 lat fotografuje Tadeusza Różowicza, ale też przy okazji inne obiekty, inne, inne podmioty. E, powiedz, proszę, jak usystematyzowałeś swoje archiwum i jak to, jak to robisz, że jeżeli chcesz? wyjąć z tego archiwum konkretne zdjęcie przegrockiego, któremu Różewicz zdziera brodę. Tak to nazwijmy na użytek tego spotkania, żeby było y, intensywnie w, i emocjonalnie. Y, powiedz proszę, jak dochodzisz do tego, że to zdjęcie jest dokładnie w tym miejscu? Rozumiem, że to jest zdigitalizowane teraz wszystko, prawda? No, y, zdi zdigitalizowane. W ogóle trzeba zacząć od tego, że moja, moje życie... Składa się na trzy epoki fotograficzne. Epokę analogową. Analogową czarno-białą, analogową barwną i cyfrową. Mhm. Jeżeli chodzi o Różowicza, to są wszystkie te trzy techniki w jego mhm. życiu. I tak jest w ogóle we wszystkich tematach mojego życia najwięcej jest analogowej czarno-białej, bo to był najdłuższy okres mojego życia, który fotograficznego życia. Je, natomiast jeżeli chodzi o zdigitalizowanie, zarchiwizowanie, to właściwie ja nigdy nie miałem czasu mieć porządek, mieć uporządkowane archiwum i właściwie tak się złożyło, że na potrzeby w ogóle tego pierwszego albumu postanowiłem zrobić porządek z Różowiczem. jeżeli chodzi o archiwum i zdigitalizowałem całe archiwum Różewicza. Jak długo to ci zajęło? Jak długo to trwało zdigitalizowanie tego? No Właściwie, no. 15 minut. O nie, nie! nie. 15 to minut to dwa zdjęcia można zdigitalizować. To jest sprawę, naprawdę. E, natomiast, no. Porozmawiałem z ludźmi, którzy się tym zajmują i mi na tak zwaną fuchę zdigitalizowali. I teraz poważnie? I ile to trwało? No, jakieś trzy tygodnie. Mhm. Jaki, bo, jaka to jest ilość zdjęć? No nie liczyłem, ale jest, jeżeli chodzi o Różewicza, to jest no, kilka tysięcy, no bo sama kartoteka to jest kil, kilkaset. To wobec tego następne pytanie techniczne. Różewicz napisał taki piękny wiersz o tym, że wszystko jest poezją, ale oczywiście bardzo łatwo to strywializować i bardzo łatwo powiedzieć, że wobec tego. Zła poezja też jest poezją. Otóż nie, pisze. Ja bardzo przepraszam, że opowiadam Państwu Tadeusza Różowicza zamiast po prostu przeczytać wiersz, ale myślę, że wiele osób na tej sali doskonale zna ten wiersz, i ja tylko przypomnie, tytułem przypomnienia. Otóż, yy, przez tę analogię, czy możemy wobec tego powiedzieć, że, że skoro wszystko jest fotografią, wszystko jest fotografią prócz. Dobrą fotografią, prócz tego, co nie jest dobrą fotografią. A zatem, jak odrzucasz zdjęcia, które w swoim własnej, swojej, swojej własnej ocenie są po prostu złe? Czy dokonujesz takiej selekcji, czy uznajesz, że y, może ci się zmienić optyka, punkt widzenia i, i, i rozumienie sytuacji i zostawiasz wszystko? Właściwie to jest dylemat każdego chyba fotografa. Właściwie jeżeli chodzi o ludzi, którzy coś znaczą i mam ich sfotografowanych, no to właściwie nie wolno odrzucać niczego. I tak robisz. Jest, dam przykład. Jest w tej książce kartoteka rozrzucona zdjęcie, które jest beznadziejnie technicznie. Ono jest ruszone, w, w ogóle określe. jest rozmyte i tak dalej. I właściwie ja o tym zdjęciu w ogóle zapomniałem w ogóle i tak dalej, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to zdjęcie ma taki ładunek. No jest tak ekspresyjne, że właściwie że ono w takim zestawie pasuje w ogóle do danej sytuacji, w ogóle do tego co się dzieje. Ono mówi więcej, jak ja bym pół godziny opowiadał, jaki był ładunek w czasie kartoteki rozrzuconej, ładunek emocjonalny aktorów i samego Różewicza, że właściwie to zdjęcie załatwia połowę tego, co my teraz powiedzieliśmy na temat kartoteki rozrzuconej. Że ono, że właściwie to było jakieś wydarzenie, zdarzenie, no niesamowite, jedyne w swoim rodzaju, takie jak to zdjęcie. Ono jest jedyne, przypadkowe być może, ale nie, w swoim wyrazie i w danej zestawie ono nie jest przypadkowe. I to świadczy o tym, że trzeba się poważnie zastanowić, co wyrzucić i czy w ogóle wyrzucić. Tak jak też w kartotece rozrzuconej jest kilka zdjęć psów. W ogóle. I te psy właściwie no wystarczyłoby jedno zdjęcie, ale tam jest kilka tych zdjęć, które mnie zafascynowały w ogóle swoją formą, sytuacją, że one są koło łóżka i tak dalej. I one doskonale uzupełniają w ogóle atmosferę, która tam panowała na scenie. No także to, to jest trudna sprawa. Co wyrzucić i co jest dobrym zdjęciem. Dla mnie... E Beznadziejnym zdjęciem jest zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, co nie znaczy, że nie można zrobić dobrego zdjęcia telefonem komórkowym, ale z pokazu mody siedząc w drugim rzędzie przed, za, przy wybiegu i fotografować y, modę poprzez łysinę faceta, który przede mną siedzi. Także to wtedy jest złe zdjęcie. Ale przynajmniej zabawne. No ja nie wiem, tyły Łysina może być zabawna na pokazie ja, mody. No. Jako e, obiekt główny na tym pokazie mody. E, powiedz proszę, kto dokonuje wstępnej selekcji? Czy ty y, y, złożyłeś w wydawnictwie zdjęcia y, wyselekcjonowane w jakiejś y, dużej mierze, czy, czy już? Minimalnie, minimalnie. Tam odrzuciłem parę zdjęć, które są tutaj, a które były gorsze w sensie technicznym. Bo proszę sobie wyobrazić epokę, w której to było fotografowane. To było przy właściwie dwóch czy trzech reflektorach słabych fotografowane w technice czarno-białej. To był gwałt na emulsji fotograficznej, żeby w ogóle uzyskać ten efekt. No ja a to jest wszystko możliwe że można uzyskać ten efekt jeszcze posiłkując się obróbką komputerową chociaż tutaj e, nie ma żadnej ingerencji komputerowej w tym sensie że się tam dokłada ale właściwie poprawia się ostrość zdjęć Twarz nie jest biała, tylko jeszcze są szczegóły i tak dalej. Ale to je, nie jest ingerencja w, w meritum zdjęcia, tylko no właściwie, żeby to zdjęcie było w, do oglądania. To jest tak samo jak w tej chwili nasza percepcja nie jest zdolna oglądać e, programu telewizyjnego na telewizorze marki Beryl. A, a oglądamy obecnie to samo na telewizorze markisony. Także to, to jest tego typu porównanie, że tutaj nie można się przyczepić do obróbki i widać to, co ma być widać. Zapytam Cię jeszcze, dokonam takiej małej wisekcji na koniec. Powiedz proszę, skończyła się dla Ciebie jakaś epoka z, wraz z odejściem Tadeusza Różewicza? Może w ogóle skończyła się pewna epoka mojego życia? Skończyło się pewien fragment mojego życia. Przede wszystkim przestałem być fotoreporterem. W ogóle to przestało mnie interesować. Podstawowym powodem na to jest no, biologia. Ja mam 76 lat, już nie mam tego refleksu, szybciej się moja uwaga męczy. I właściwie wiele sytuacji, wiele dziedzin, które bym. Chciał sfotografować, jest niedostępne dla mnie, bo wiem, jaki efekt końcowy będzie. No Nie wyobrażam sobie mnie w tej chwili na meczu siatkówki mężczyzn, że ja mam zrobić dobre zdjęcia z meczu siatkówki mężczyzn. Na 90% zdjęć nie miałbym piłki. Wobec tego, zatrzymajmy się na koniec naszego spotkania. Przy takich dwóch zdjęciach, które rozpoczęły tę Twoją znajomość i nazwijmy to przygodę z poetą. Mianowicie wiem, że pierwszym zdjęciem było zdjęcie ze szklanką herbaty, prawda? Proszę wspomnij dla nas tu obecnych i dla tych, którzy nas oglądają. To zdjęcie ze szklanką herbaty, a później jeśli możesz, zdjęcie na tle pnia drzewa. Czy to był Bóg? To bardzo cię proszę, opowiedz o tych dwóch zdjęciach. Nie, to może będę nieskromny, powiem o czterech zdjęciach. Proszę bardzo, proszę bardzo, ale wobec tego czy mogę mieć prośbę, czy zdjęcie na tle drzewa może być na końcu, bo ja mam pewien. Może być, ale ono jest jedno z pierwszych, ale może no, być na końcu. Zostawmy je na koniec. E, zdjęcie ze szklanką herbaty to jest zdjęcie, które właściwie zrobiłem pierwsze z inicjatywy. Pani Marii Dębicz w jej gabinecie. A dla, e, I to jest to zdjęcie na tle Obskórnej Szafy. Tu jest Ela Małecka, która może potwierdzić. E, ja. Za, za, ale to, to nie ma znaczenia, czym ono było później. E, no ja, i, to, i to było to zdjęcie to, z tym ach niby. Tak. E, to ach było wcześniej. I ja zastałem pana Różewicza siedzącego w głębokim, skórzanym fotelu na tle okna. No i Maria za, e, zasugerowała, że i uzyskała zgodę pana Różewicza, że się zgodzi nas fotografować i mu kilku zdjęć. No i ale ja powiedziałem, że nie będę robił w tym fotelu tego zdjęcia, dlatego że to był taki fotel, że Różewicza głowa wystawała tylko w części nad fotel, bo był tak obfity. No i poprosiłem, żeby wstał i na tle szafy, że go sfotografuję. No i zrobiłem no, pięć sześć zdjęć na tle tej szafy i to było to z, zdjęcie ze szklanką herbaty. Jest to w ogóle pierwsze moje zdjęcie pana Różewicza. No i te, jednak nie będę za o czterech miałeś powiedzieć. Dobrze. To było pierwsze. Tak. Drugie to zdjęcie jest, uważam, że zdjęcie mego życia, jeżeli chodzi o różowicza. Nie, nie, to jest to zdjęcie z tygrysem. Takie, takie, a tak, to znamy takie zdjęcie. Takie proponowałam, ale Adam powiedział nie, nie. To zdjęcie jest pozowane, co pokazujesz. Pan ale Różewin. zaaranżowane przez Tadeusza Różewicza. Różowicza, tak. To jest zdjęcie cisza, tak ale to zdjęcie z tygrysem może pokażesz tam to, w tym dużym albumie. Doskonale je pamiętam. To jest zdjęcie, które właśnie też się działo przypadkiem. Byliśmy na spacerze w zoo, pan Różewicz prosi, żeby mu zrobić zdjęcie na tle klatki z tygrysem. Już w tej chwili tygrysy są za szybą w zoo. No i... Stanął, poprawił fryzurkę, zapiął się w ogóle tego. Ja jeszcze coś poprawiłem tutaj w kieszonce tam, jemu. No, klasyczne zdjęcie portretowe. Jak sobie model życzy. No i. E, aparat przykładam do oka i widzę, że za nim z, z zaplecza klatki wychodzi biały tygrys. E, no i Powstało tak to zdjęcie, dwa tygrysy, jeden tygrys poezji, drugi tygrys biały, to też jest unikat wśród tygrysów. To jest tak dobrze, że poszło na okładkę, i, nie, czego, o czym nie, czego nie zauważyłam. I, i y, to jest to drugie zdjęcie mojego życia. Trzecie zdjęcie to jest zdjęcie na Jatkach z pomnikiem zwierząt rzeźnych. I to Różewicz mnie zaskoczył totalnie. Uklęknął przed kozłem i zaczął się siłować z nim głowami. Także to jest trzecie, a czwarte to właśnie to zdjęcie właściwie na pierwszym spacerze w Parku Południowym. Tu byliśmy w trójkę, pani Maria Dębicz też była, no i tam Pan Rzewicz powiedział mi, że on właściwie z drzew to właściwie lubi tylko buki ze względu na gładkość kory i w ogóle. No i coś tam jeszcze dodał, no i mówi: To ja sobie stanę na tle tego drzewa, żebym mu zrobił, i mu zrobiłem, i to też zdjęcie funkcjonuje, bo chyba bóg funkcjonuje w jego poezji, jako drzewo gdzieś tam przenika, może, albo. W ogóle, no, no nie wiem, z jakiego powodu on chciał się na tle tego Buka sfotografować. Ja dla Państwa przygotowałam wiersz Różewicza o platanie, dlatego prosiłam o Bóg. Natomiast, natomiast pytanie do Państwa, czy są pytania do autora książki, do nadwornego fotografa Tadeusza Różewicza. Nie. Proszę nie używać nadwor tego, nadwornego, bo to ja... Nie, nie chcę tego. Dobrze, to wobec tego, bo yy, widzicie Państwo, y, ten wspólny mianownik wielkiej skromności jest y, właśnie dla obu Panów y, wspólny. Pro, y, czy Państwo mają pytania? Czy, czy jest ktoś, kto chce zadać pytanie? Jeśli nie, to wobec tego pozwolę sobie według własnego scenariusza zamknąć, y, zamknąć to nasze spotkanie wierszem Różewicza, a zapomniałem to tytuł. Patrząc na ogromny platan, na jego zieloną, pełną blasku koronę, na pomarańczowy pień pokryty z szarymi plamami, pomyślałem, że trzeba wrócić do domu i napisać ten poemat o 65-letnim poecie. Który na pytanie, co pan pisze, co pan ma na warsztacie, odpowiada z uśmiechem, kryjąc zakłopotanie: Nic nie pisze, nie mam nic na warsztacie. Ale inni poeci piszą nieugięte poezje i nieugiętym głosem wygłaszają je do równie nieugiętych słuchaczy wolnej Europy. Proszę Państwa, dziękując Adamowi za to spotkanie i Państwu za przybycie, i organizatorom za ten cudny wernisarz i te cudne zdjęcia, które były niespodzianką, tak, Adamie? Tak, które były niespodzianką dla Adama. Otóż dziękując Państwu wszystkim za to, że mogliśmy się tutaj spotkać w trudnych, pandemicznych czasach. Pozwolę sobie jeszcze w obliczu tego, co, y, co jest naszym wspólnym udziałem, tego, co działo się wczoraj w wielu miastach w Polsce, tego pospolitego ruszenia, które mam nadzieję jest też y, przynajmniej dla mnie jakąś y, iskrą nadziei. Otóż życzę Państwu, aby Różowiczowski Rok, który... Kończy się już za jakiś czas. Był też rokiem ludzi myślących, ludzi empatycznych, ludzi otwartych, abyśmy wszyscy razem mogli, tak jak prowadzi nas poeta, być nieugiętymi słuchaczami wolnej Europy. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Adamie. Proszę Państwa, jeszcze coś dodam. Ja chciałbym Państwu przede wszystkim podziękować, że znaleźliście chwilę czasu i przyszliście. To jest jedno. A po drugie chciałbym podziękować wydawnictwu, które wydało dwie fantastyczne według mnie książki, które są właściwie takimi największymi punktami mego życia, czyli śmietnik i właśnie ta kartoteka. Bo cały czas w mojej głowie chodziło to, że mając takie archiwum Różewicza, jak nikt w Polsce nie ma i że właściwie żaden twórca łącznie z noblistami nie ma tak bogatej Fototeki, która by obejmowała tak długi okres życia. I to mi się udało dzięki temu wydawnictwu i paru innym ludziom z wyobraźnią, że pan Różewicz będzie funkcjonował no w cudzysłowie obrazkowo nie tylko w podręcznikach. W klasach starszych, licealnych, ale jeszcze na półkach w bibliotekach. I to jest moje szczęście. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu.